Cześć! Zapraszam Was na obiecaną relację z wystawy, która właśnie w tym tygodniu rozpoczęła się w Muzeum Oranżerii w Paryżu, zatytułowaną Amedeo Modigliani, malarz i jego marszant. 110 lat temu, w 1914 roku, Paul Guillaume, mając zaledwie 23 lata, poznał Amedeo Modiglianiego, włoskiego malarza, który przybył do Paryża w 1906 roku. Jako jeden z pierwszych zafascynował się jego twórczością i stał się jego marszandem. Przez jego ręce przewinęło się około 150 dzieł artysty, w tym obrazów, rzeźb i rysunków. Nieprzypadkowo wystawa Modigliani, malarz i jego marszan została zorganizowana w Muzeum Oranżerii. To właśnie to muzeum jest w posiadaniu kolekcji Paula Gioma, która trafiła tu dzięki jego żonie, no i po pewnych perypetiach, ale to dziś istotne. Tak więc Orangeria jest w posiadaniu kilku obrazów Modiglianiego na co dzień. A do 15 stycznia 2024 roku na wystawie czasowej możemy zobaczyć dzieła artysty, które przyjechały tu z różnych muzeów. Mediolanu, Cleveland, Düsseldorfu, Turynu, Avignon, Chicago, Toronto i kilku kolekcji prywatnych. I choć wystawa zajmuje tylko cztery salki i myślę, że to około 30 prac, to ja ją osobiście bardzo doceniłam, bo po raz pierwszy w jednym miejscu byłam otoczona twórczością Modiglianiego. No, i oczywiście cały czas czułam na plecach oddech pola który patrzył na mnie z gigantycznych zdjęć na ścianach. No, na przykład jak oglądałam w pierwszej sali jego portrety autorstwa Modiglianiego. I super, że patrzył, bo dzięki temu i ja mu się trochę poprzyglądałam i mogłam dostrzec, jak artysta, stosując swój oryginalny styl, wspaniale potrafił oddać charakter portretowanego. W kolejnej sali wyeksponowano egzotyczne maski oraz kilka rzeźb Modiglianiego. Artysta rzeźbił pod wpływem fascynacji sztuką egipską, afrykańską czy prymitywną sztuką włoską, zanim jeszcze poznał Marszanda. Ale to właśnie Guillaume, jako jeden z nielicznych w tamtych czasach, docenił taki typ twórczości i kupował rzeźby Modiglianiego. Dodatkowo maski świetnie korespondowały z obrazami zaprezentowanymi w sąsiedztwie, podkreślając, jak istotny wpływ wywarły na charakter twórczości artysty. Im dalej w wystawę, tym więcej portretów, bo to one były konikiem Modiglianiego. Osobowości z paryskiego świata sztuki, a następnie salka portretów stworzonych przez artystę podczas jego pobytu na południu Francji. W 1918 roku, ze względu na wojnę oraz słaby stan zdrowia, skierował go tam kolejny marszant i opiekun Leopold Zborowski. Niektóre z tych prac zostały zakupione przez pola. Znalazł się też tutaj jeden akt. Wystawę kończy ciekawa animacja, prezentująca wnętrza kolejnych paryskich apartamentów marszanta. Na ścianach można rozpoznać obrazy Picassa, Matisa, Derena, Sezana, Renoira czy w końcu Modiglianiego, które tuż przed chwilą mijaliśmy na wystawie. Ach, bym zapomniała, przy wyjściu było jeszcze stanowisko, chyba dla dzieci, przy którym mogli sobie porysować również dorośli. No i była też kopia rzeźby ze wskazaniem, że można ją dotykać. No to sobie podotykałam.